Cześć, tu Ernest! Dzisiaj do gry wyszła aktualizacja 11.01. Na PC-tach ważyła ona prawie 1,5 GB. Jak co aktualizacji zaszło kilka zmian, a do plików gry zostały dodane nowe skiny i emotki. Dzisiaj zacznę od sklepu. Podczas przerwy technicznej do sklepu zawitał Skull Trooper i cała reszta jego zestawu. Dodatkowo w tym roku Skull Trooper ma też biały styl. Biały styl jest dla każdego. Zielony i klasyczny też. Fioletowy Skull Trooper dalej jest tylko dla tych, co kupili go w 2017 roku. Jego zbierak też otrzymał biały styl. Do sklepu zawitał plecak Skull Troopera z dwoma stylami. Nie jest taki zły, ale ja zachowuję fałdolce na coś o wiele lepszego. Dzisiaj weszła też nowa emotka i cały zestaw koszykarzy. Pamiętajcie, aby w sklepie wpisać kod swojego ulubionego twórcy. Poza tym dzisiaj nowy styl otrzymał także As Przetworzy. Mi się podoba. Do tego nowy styl ma także Zombie Jonesy. No i proszę, mamy męskiego Skull Troopera. Zombie Jonesy to skin za 800 fałdolców i powinien wrócić niedługo do sklepu. Ten skin do Zombie Jonesy'ego jest i będzie dla każdego. Ale to nie wszystko. Po 2 latach nieobecności Skull Trooper powróci do sklepu z nowym stylem. A raczej stylami. Różowy kolor postaci to nowy styl dla Skull Troopera. Jest on prawdopodobnie tylko dla tych, co kupili Skull Troopera w 2017 roku. Jest on nawet okej, ale ja o wiele bardziej wolę oryginalny styl. Tak przy okazji to niektórzy mimo tego, że ten styl otrzymali, to nie mają go jeszcze w szafce. To jest błąd i wkrótce różowy styl powinien być dostępny. Oczywiście dla osób, które kupiły tego skina w 2017. Skull Trooper będzie miała jeszcze jeden styl. Jest to styl zombie i ten styl, jak i oryginalny, powinien być dostępny dla każdego. A tamten różowy tylko dla oryginalnych posiadaczy. Kiedy dokładnie wyjdzie Skull Trooper? Nie wiemy, ale może już w tym tygodniu. Więc przygotujcie fałdolce. Do gry weszły też tony innych skinów, ale zanim do nich przejdziemy, to rzućmy okiem na zmiany w rozgrywce. Punkty doświadczenia będzie zdobywało się teraz szybciej. Karta medali została zaktualizowana. Od teraz jest tutaj 8 miejsc na medale, które dają aż 8000 punktów doświadczenia oraz 2 miejsca na 16000 punktów doświadczenia. Oto jakie były wartości na starej karcie. To jest zmiana jak najbardziej na plus. Poza tym według plików gry wyzwania mają dawać po 50000 punktów doświadczenia zamiast 14000, ale ta zmiana, przynajmniej na czas nagrywania tego filmiku, nie weszła jeszcze w życie. W szafce za to skiny Marshmallow oraz Major Lazer otrzymały nową kategorię o nazwie Seria Ikon. Są one tuż nad fioletowymi skinami. A podstawowy zbierak został zmieniony na taki. A to jest nowa podstawowa lotnia, ale ona już jest od początku sezonu. Na koniec, tak jak obiecałem, nowe skiny. Do plików gry zostało dodanych mnóstwo halloweenowych skinów. Kilka jest nawet zaszyfrowanych. Wiemy, że do gry wejdzie jakiś halloweenowy pakiet o nazwie Przeklęty Pakiet, ale jest on zaszyfrowany. Dobra, a oto filmik przedstawiający wszystkie nowe skiny i emotki w grze. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, który z nowych skinów podoba wam się najbardziej. Skull Trooper byłby u mnie na pierwszym miejscu, ale jeśli mowa o nowych skinach, to może pan w masce gazowej. Co ciekawe, według skintracker.com w plikach gry jest wzmianka o pakiecie The Final Reckoning. Niektórzy z was pewnie pamiętają, że na plakatach w Gotham w poprzednim sezonie były plakaty z takim tytułem oraz sylwetkami postaci, które dzisiaj zostały dodane do plików gry. To by oznaczało, że przynajmniej te dwie postacie będą w jakimś pakiecie, ale jeszcze zobaczymy.
Oto nowa emotka. Niestety, słabo ona wygląda w lobby, ponieważ będzie emotką chodzoną, a w szafce nie można chodzić. Psylocke na swoim Twitterze wstawił zaszyfrowane skiny, które udało mu się zobaczyć w grze. A to są wszystkie nowe malowania. Na koniec dobra wiadomość. Nowy pakiet startowy, który wejdzie niedługo do gry, będzie zawierał także 600 feodolców. Jak zawsze. Mówię o tym, bo do dzisiaj według plików gry feodolców nie miało być w zestawie. A jednak będą. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.